Cześć, ja jestem Dominik i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. A dzisiaj, trzęsienie ziemi w Paris Saint-Germain. Leo Messi i Neymar wygwizdywani podczas meczu z Bordeaux. A Kylian Mbappé podpisał 6-letni kontrakt z Realem Madryt. Grzegorz Krychowiak o krok od nowego klubu. Co z przyszłością Roberta Lewandowskiego? Polak na celowniku Manchesteru United i FC Barcelony. Oraz Cristiano Ronaldo, który został najlepszym strzelcem w historii piłki nożnej. Partnerem kanału jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Na kod FUTBAL30 otrzymacie aż 30 zł na darmowy zakład. Ale to nie wszystko. STS podwoi Wam każdy depozyt do kwoty 1200 zł, czyli na przykład wpłacając 200 zł otrzymacie drugie tyle. Zainteresowani? Link do promocji oraz kod promocyjny znajdziecie w opisie pod tym filmem. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Chciałbym, aby możliwie jak najszybciej było nas aż 250 tysięcy. To jest po prostu mój taki mały cel na najbliższe miesiące. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, aby ten materiał dotarł po prostu do większego grona osób. A teraz ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Dzisiejszy materiał zaczniemy od aktualnej sytuacji w szeregach Paris Saint-Germain. Aktualnie, lekko to ujmując, w Paryżu trwa trzęsienie ziemi. Dlaczego? Warto tutaj przytoczyć wczorajszy mecz PSG z Bordeaux. Na marginesie powiem, że Paryżanie wygrali to spotkanie 3-0. Po bramkach Kyliana Mbappé, Neymara oraz Paredesa. Aczkolwiek nie jest to istotne w tym temacie. Najciekawsze w tym pojedynku było zachowanie kibiców paryskiej drużyny, którzy przy każdym możliwym kontakcie z piłką zarówno Messiego, jak i Neymara głośno ich wygwizdywali. Powodem gwizdów była ostatnia porażka PSG w Lidze Mistrzów z Realem Madryt aż 3-1, co skutkowało ich odpadnięciem z rozgrywek. Już teraz media donoszą, że PSG straciło cierpliwość do Neymara i są skłonni go sprzedać za 100 milionów euro. Romain Molina ujawnia, że wielkich odejść z PSG może być znacznie więcej. To kłamstwo, że Messi jest szczęśliwy w Paryżu. Na dodatek Jorge Messi, ojciec Leo, skontaktował się z zarządem Barcelony, by porozmawiać o ewentualnym powrocie na Camp Nou. Rewolucja w PSG ma dotknąć także osoby odpowiedzialne za zarządzanie klubem. Praktycznie przesądzony jest już los trenera Mauricio Pochettino, a z pracą najprawdopodobniej pożegna się też dyrektor sportowy Leonardo. To jednak nie koniec. Media wczoraj obiegła informacja, że Kylian Mbappé podpisał 6-letni kontrakt z Realem Madryt i opuści Paryż po tym sezonie. Nie wiemy jednak, kiedy jego transfer oficjalnie zostanie ogłoszony. Tak czy inaczej, w mojej opinii królewscy nie wypowiedzą się na temat tej transakcji do końca trwającego sezonu. A Wy, co uważacie o aktualnej sytuacji w Paris Saint-Germain? Czy według Was są jakiekolwiek szanse, że w kolejnych latach wygrają Ligę Mistrzów? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. Grzegorz Krychowiak stanął na czele grupy obcokrajowców, którzy odmówili gry w Krasnodarze z uwagi na atak Rosji na Ukrainę. Fakty są jednak takie, że umowy wszystkich zawodników zostały zawieszone, a część już rozwiązana. Wyjątek stanowi tylko Grzegorz. Środkowy pomocnik przez długi czas starał się doprowadzić do całkowitego zerwania współpracy, ale Krasnodar pozostał nieugięty. Mówimy w końcu o kapitanie drużyny, który inkasuje 2,5 miliona euro rocznie i kosztował 4 miliony euro. Jeśli zatem już miałoby dojść do rozstania, Rosjanie chcieliby zarobić na tej operacji. Wszystko jednak wskazuje na to, że tak się nie stanie. FIFA i UEFA dały piłkarzom możliwość zawieszenia kontraktów i 32-latek skorzystał z tej furtki. Sport Time informuje o zbliżającym się wielkimi krokami wypożyczeniu, ważnym do 30 czerwca. Gdy właściciel klubu AEK Ateny usłyszał o determinacji reprezentanta Polski, od razu wziął negocjacje na siebie. Krychowiak za sam podpis garnie 100 tysięcy euro, a jego miesięczna pensja wyniesie 350 tysięcy. To efekt bezpośrednich rozmów z agencją menedżerską zajmującą się interesami zawodnika. Tymczasem zainteresowanie uczestnikiem Euro potwierdził Kone, dyrektor sportowy żółto-czarnych. Czy Krychowiak może przenieść się do AEK? Tak, to możliwe. Jesteśmy naprawdę zainteresowani polskim pomocnikiem. Biorąc to wszystko pod uwagę, operacja ta niebawem powinna dojść do skutku. Wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość Roberta Lewandowskiego. Kontrakt Polaka z Bayernem Monachium wygasa za rok, a snajper wciąż nie porozumiał się z klubem w kwestii przedłużenia umowy. Jak się okazało, saga z udziałem Lewandowskiego zaczęła irytować Mario Baslera. Były piłkarz, który w latach 90. występował w bawarskiej drużynie, nie krył gorzkich słów pod adresem Polaka.
Ile głosów uznania jeszcze chcesz? Władze klubu ciągle mówią o nim pozytywnie. Sygnalizują, że chcą przedłużyć kontrakt, a on zarabia najwięcej w drużynie. Czego jeszcze chcesz? Może chcesz, żeby ci jeszcze obcinali paznokcie u stóp? Nawet Gerd Müller i Franz Beckenbauer, grający w Bayernie, nie mogli liczyć na takie uznanie jak Lewandowski. Odkąd istnieje Bayern, nikt nie był doceniany w takim stopniu. Działacze Bayernu jednak przekonują, że nawiążą rozmowy z Lewandowskim w sprawie przedłużenia kontraktu wiosną, argumentując, że aktualnie nie jest to za dobry czas na negocjacje. Niemieckie media jednak donoszą, że Bawarczycy będą chcieli postawić Polakowi warunek, jakim ma być przedłużenie dotychczasowej umowy o rok i pozostanie przy aktualnej garze napastnika. Sam Lewy jednak nie chce na to przystać i chciałby przedłużyć swój kontrakt o 2 lata. To wszystko otwiera furtkę dla zainteresowanych klubów oraz, co najważniejsze, podsyca media. Kataloński dziennik Sport przekazał, że Robert Lewandowski znalazł się na celowniku FC Barcelony. Co ciekawe, Polak znalazł się nawet na okładce tamtejszej gazety. Uwaga na Lewandowskiego. Barcelona myśli o Polaku jako o alternatywie dla Erlinga Haalanda. Osobiście jednak uważam, że Robert prędzej czy później dogada się z Bayernem w sprawie przedłużenia umowy, a moment ujrzenia Polaka w innym zespole musimy przenieść w czasie o co najmniej 3 lata. W komentarzach napiszcie, czy według Was Robert Lewandowski pozostanie w Bayernie Monachium, czy może jednak zmieni klubowe barwy, oraz czy w Waszej opinii pobije rekord strzelonych bramek w historii Bundesligi. Na koniec opowiem Wam o niebywałym rekordzie, który pobił Cristiano Ronaldo. Liczenie rekordów strzeleckich od zawsze budzi wielkie emocje i takie same wątpliwości związane z wiarygodnością statystyk. FIFA za najlepszego snajpera w historii uznawała do tej pory Josefa Bicana. Przypisuje się mu 805 bramek, zdobytych w klubach i reprezentacjach. Do zmiany lidera tej prestiżowej klasyfikacji doszło dzięki popisom Ronaldo w meczu Manchesteru United z Tottenhamem. Portugalczyk ustrzelił w nim hat-tricka. W karierze ma zatem aż 807 goli. Najwięcej razy Ronaldo trafiał do bramek rywali jako piłkarz Realu Madryt. Aż 450 razy. W Manchesterze United ma na koncie 136 goli, w Juventusie 101, a w Sportingu 5. Natomiast w kadrze Portugalii 115. Dorobek reprezentacyjny czyni go zresztą najlepszym strzelcem w historii meczów międzypaństwowych. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!